Z nami Kuba Bartosiński, świeży nabytek GKS-u Bełchatów. Proszę Cię, powiedz parę słów o sobie. Witam wszystkich, nazywam się Kuba Bartosiński. W poprzednim sezonie reprezentowałem barwy Unii. Od tego sezonu jestem zawodnikiem GKS-u Bełchatów. Co mogę powiedzieć? Jestem środkowym obrońcą. Mam 1,90 m, więc powiedzmy moje walory to gdzieś gra w powietrzu, myślę gra w kontakcie. Tutaj takie walory defensywne i tutaj będę mocno się starał, żeby wspomóc zespół i dać jakąś wartość dodaną od siebie w tym aspekcie. Jakie są Twoje pierwsze wnioski, wrażenia po wejściu do szatni, po spotkaniu się z starymi zawodnikami, ale też z nowym trenerem? Pierwsze wrażenie poproszę. Bardzo pozytywnie tutaj od tego klubu bije bardzo duży profesjonalizm, bo i trener, który pracował na wyższym poziomie, ma to doświadczenie i jakby cała baza, boisko treningowe, stadion naprawdę robi super wrażenie i nic tylko trenować, rozwijać się i przygotowywać do sezonu. Przed Wami trudny okres ciężkiej pracy w okresie letnim przed sezonem. Miesięczny. Z jakimi nadziejami go rozpoczynasz i z jakimi nadziejami wchodzisz w nowe środowisko? Tak jak mówiliśmy wcześniej, jestem tutaj nowym zawodnikiem, więc moim teraz celem głównym będzie jak najszybsze tutaj zadomowienie się w pierwszej jedenastce, bo to jest jakby cel każdego, żeby grać, żeby występować dobrze, zaliczać dobre spotkania. Jako obrońca chciałbym, żeby tych bramek jak najmniej padało. Fajnie, jakby udało się też coś czasami strzelić, może ze stałego fragmentu, a może nie, kto wie, ale to jako traktuję to jako taki dodatek, ale głównym celem jest oczywiście wygrywać każdy kolejny mecz. Jesteś od kilku dni w Bełchatowie. Proszę Cię, zdrać nam swoje pierwsze wrażenia dotyczące szatni, klubu, całej organizacji. Baza treningowa zrobiła na mnie ogromne wrażenie, dwa boiska naturalne, jest też boisko ze sztuczną murawą. Sam stadion robi naprawdę ogromne wrażenie. Miałem przyjemność już na nim grać i wiem, na co się spodziewać, jak kibice będą nas dopingować i mam nadzieję, że tak jak już mówiłem, że będę ich jak najczęściej uszczęśliwał na stadionie. Zdradź proszę kulisy twojego przyjścia do GKS-u. Jak to się stało, że wylądowałeś na Sportowej? Przed podpisaniem kontraktu trener zadzwonił do mnie, przedstawił na mnie plan. Byłem naprawdę miło zaskoczony, że taki trener zadzwonił do mnie, przedstawił jak to wygląda, co oczekuje wobec mojej osoby. Stwierdziłem, że jestem, chcę współpracować z trenerem, z drużyną i piąć się w górę. No właśnie, jakie ty masz oczekiwania, bo trener ma oczekiwania wobec ciebie jako zawodnika, a jakie Piotrek Gryszkiewicz ma oczekiwania wobec GKS? Przyszedłem tu, żeby się rozwijać, tak? I chciałbym się rozwinąć jako człowiek i jako zawodnik.